Postanowiliśmy zrobić sobie wycieczkę po gminie Grudek nad Dunajcem. Zaczęliśmy od dworku w Zbyszycach. W zasadzie to dwór z przełomu XVIII i XIX wieku, bo to naprawdę konkretny budynek. Wraz z parkiem, który do niego przylega i z tymi budynkami gospodarczymi tworzy naprawdę niezłe założenie dworskie. A teraz jedziemy dalej do naszego celu. Dotarliśmy do Zamku Górnego, tak zwanego w Rożnowie. Powstał na miejscu warowni, która była, uwaga, z XIII wieku. Tak. Strasznie stara. Podejrzewam, nawet starsza od tej babci, co wczoraj kazała ci ustąpić miejsca w autobusie. Wybudowana przez gryfitów z Gryfindoru. O, jest tu nawet peleryna, niewidka. Widać tu takie otwory, jakby miało być kiedyś jakimiś szczelinami albo okienkami. Nie wiem, jak to się nazywa w zamkach. Nigdy nie miałem zamku własnego. Dziwne. Oczywiście, jak zawsze, muszę sprawdzić, czy da się wspiąć na mur. Był taki rycerz Zawisza Czarny. Dzień dobry. To był biały, żeby była jasność. Don't shoot, I'm foolish. Kojarzycie taką sytuację, jak na przykład tam kolega ci pożycza na kebaba i mówi, że oddasz w piątek? Nie pamiętamy. Poniekąd tak było. To znaczy, on dostał połowę zamku w zastaw. Pożyczył hajs i dostał w zastaw połowę zamku. A drugie pół sobie kupił. Nie wiemy jeszcze do końca, gdzie było jego łóżko, ale szukamy. A ten widok jest chyba kolejnym powodem, żeby tu przyjechać. Ten widok polecam. Ale wiecie, nie będę tutaj wiecznie, więc szybko. Żegnamy zamek. Pa, pa.